12 marca. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Tak dzisiaj śpiewamy podczas mszy świętej. A przypominasz sobie, jaka była reakcja Adama i Ewy, gdy w rajskim ogrodzie zaczął ich szukać Bóg? Czy chcieli wtedy spojrzeć na niego? Nie, chowali się po kątach, bo złamali ten jeden, jedyny zakaz. Ich oblicza płonęły wstydem, a po wcześniejszej radości, bo przecież to było radością być w raju, nie było śladu. Sam siebie pytam, jaka byłaby moja reakcja, gdybym spojrzał na niego? Wstyd czy radość? Nadzieja czy strach? Bunt czy pokora? I najpiękniejsze jest to, że Bóg daje nam w tym względzie wolność. Codziennie możemy wybierać. W tym psalmie nie ma obietnicy, że Bóg otworzy niebo dla zwycięzców, herosów, złotych medalistów. Pan usłyszy wołających o pomoc, udręczonych, upadłych na duchu i skruszonych w sercu, ale też pamięć o złoczyniących wymarzy z ziemi. Palenie albo zdrowie. Wybór należy do mnie, do ciebie.